dzisiejszym filmie będę starał się przetrwać w prawdziwym życiu, używając rzeczy stworzonych w craftingu. Będziemy musieli zrobić ciasto, piecyk, skraftujemy nawet Bellę, żeby nam pomogła. Oglądaj do końca, jeżeli chcesz zobaczyć, czy uda mi się przetrwać. Dzień dobry, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I w dzisiejszym filmie, słuchajcie, będziemy craftowali rzeczy z Minecrafta, ale w prawdziwym życiu. Zobaczymy, czy uda nam się skraftować te rzeczy i czy faktycznie one wyjdą w prawdziwym życiu, tak jak wychodzą w Minecrafcie. Do tego mamy przygotowany, słuchajcie, crafting table tutaj, taki. I na nim będziemy craftowali. Zobaczymy, słuchajcie, czy coś na nim wyjdzie. Więc pierwszą rzeczą, jaką skraftujemy w ogóle na samym początku, będzie to kurtka, czyli potrzebujemy do tego kilku kawałków skóry. My mamy materiał, więc postawimy ten materiał tutaj na craftingu i zobaczymy, czy wyjdzie nam faktycznie kurtka. Więc bierzemy materiał. Kurtka będzie czarna, więc słuchajcie, korzystamy z czarnego materiału tutaj. Dobra, ustawiamy to wszystko, tak jak powinno to wyglądać. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk. Dobra, mamy, słuchajcie, no i zobaczymy, czy teraz wyjdzie kurtka. 3, 2, 1. Okej, udało się, słuchajcie, zadziałało, nie wierzę normalnie. Okej, mamy kurtkę, nie jest dzisiaj zimno na dworze, ale kurtka nam się na pewno przyda, także zakładamy. No i słuchajcie, jeżeli taki filmik dzisiejszy wam się spodoba, z craftowania właśnie rzeczy z Minecrafta w prawdziwym życiu, zostawiajcie łapeczki do góry pod tym filmem. Jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry, to nagrywamy od razu kolejny podobny film z Minecrafta, ale coś w prawdziwym życiu, z kamerą ogólnie. No i subskrybujcie też mój kanał, wpadajcie na vitoshop.pl po epickie rzeczy. No a my, słuchajcie, lecimy z tym odcineczkiem i musimy, słuchajcie, pojechać do sklepu po rzeczy do craftowania właśnie, czyli będziemy craftowali na przykład ciasto, więc potrzebujemy jajka, mąkę, cukier i tak dalej, więc musimy podjechać do sklepu po te wszystkie składniki, które będą nam potrzebne do craftowania tutaj. A dzisiaj będziemy craftowali właśnie ciastko, wędkę na przykład i jakieś złote jabłko może. Zobaczymy, słuchajcie, ciasteczka. Coś. Ciasteczka! Ciasteczka też będziemy craftowali. Zobaczymy, jak wyjdą nam ciasteczka. Ale słuchajcie, żeby pojechać ze sklepu, to potrzebujemy samochód, więc musimy skraftować samochód. Ja wiem, że w Minecrafcie nie da się skraftować samochodu, ale my zrobimy swój crafting i zobaczymy, czy to zadziała, słuchajcie. Także bierzemy mój crafting table. Ze sobą biorę go. No i lecimy, słuchajcie, craftować samochód. Potrzebujemy kilku rzeczy do tego, więc musimy je znaleźć koniecznie. Także lecimy, słuchajcie, z tym craftingiem. Craftujemy samochód i potem jedziemy do sklepu. Okej, słuchajcie, jesteśmy w moim biurze, żeby skraftować samochód i jak się uda, to pojawimy się przy samochodzie. Mam nadzieję, że to zadziała, słuchajcie. Do skraftowania samochodu mamy kierownicę. Taką, słuchajcie. Stawiamy ją tutaj. Ledwo się mieści na tym craftingu, ale... Ale dobra, mieści się, jest okej. Dobra, mamy takie trzy plastiki do zrobienia karoserii, więc kładziemy te trzy plastiki tutaj. No i potrzebujemy koła i mam tutaj, słuchajcie, taki samochód z Lego i z niego zabierzemy po prostu koła. Mam nadzieję, że uda się je ściągnąć. O, dobra, schodzą całkiem spoko. Dobra, i potrzebujemy dwa tylko, więc wyciągniemy dwa kółka. Okej, mamy dwa kółka, słuchajcie. Kładziemy, no i zobaczymy teraz, czy zadziała. Uwaga, to jest chwila prawdy. 3, 2, 1. Wow, udało się, słuchajcie, zobaczcie, mamy samochód, jesteśmy na zewnątrz już, więc będziemy jechali teraz do sklepu po wszystkie niezbędne rzeczy, ale najpierw musimy pojechać umyć ten samochód, bo jest mega brudny, jak widzicie. Okej, jesteśmy już na myjni, więc teraz mamy trzy gąbeczki kuchenne i z nich zrobimy dużą gąbkę, słuchajcie, także stawiamy, wydaje mi się, że tak się powinno kraftować gąbkę, słuchajcie, ale nie jestem tego pewny. Dobra, 3, 2, 1. Okej, udało się, słuchajcie, mamy gąbkę, więc teraz umyjemy samochód ogólnie, a później pojedziemy do sklepu po pozostałe rzeczy, które będą nam potrzebne do kraftowania. Okej, słuchajcie, jesteśmy w sklepie właśnie, więc kupujemy wszystkie potrzebne rzeczy. Już część mamy. Mamy już cukier, filety z kurczaka, mamy jabłuszka i też mamy złoto w takiej formie, słuchajcie. Dobrze, myślę, że będzie spoko. No i z tego mam też jajka i z tego będziemy kraftowali, słuchajcie, ciasto. Będziemy kurczaka smażyli w piecyku. No i cukier też będzie nam potrzebny do zrobienia ciasta. A teraz lecimy po resztę składników, które będą nam potrzebne do zrobienia tych wszystkich rzeczy, bo jeszcze trochę tego zostało. Słuchajcie, znaleźliśmy gotowe drewno tutaj, więc weźmiemy do skraftowania łóżka na pewno. No i do czegoś jeszcze też na pewno się przyda, ale słuchajcie, mega spoko, bo do lasu nie musimy iść, więc mamy tutaj gotowe. Okej, słuchajcie, jesteśmy teraz nad wodą, jak widzicie, piękne krajobrazy są tutaj u nas. No i jesteśmy nad wodą po to, żeby złowić ryby, słuchajcie, ale musimy do tego najpierw zrobić wędkę właśnie w craftingu minecraftowym. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić tą wędkę. Także słuchajcie, lecimy. Mamy tutaj crafting i mamy trzy patyki ogólnie do zrobienia wędki, więc kładziemy sobie patyki. Pyk. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to tutaj daje się dwie nitki i powinna wyjść z tego wędka, słuchajcie. Także uwaga, sprawdzamy. 3, 2, 1. Okej, dobra, mamy wędkę, słuchajcie, udało się, zadziałało. Myślałem, że nie będzie działało. Tylko ja nie wiem, czy na tą wędkę cokolwiek, słuchajcie, złapiemy, ale spróbujemy. No nie, wędkarze tu jacy są.
Czekajcie, musimy zobaczyć. Tam jest jakiś wędkarz ogólnie. Tam też. Dobra, idziemy łowić. Dobra, słuchajcie, wędkę mamy, więc zarzucimy. To jest po prostu patyk z nitką, więc z linką tutaj, więc raczej nic na to nie złapiemy, ale próbujemy. Uwaga. Udało się. Dobra, teraz słuchajcie, jak to na rybach. Nie mam krzesełka, to jest najgorsze, ale siedzimy, czekamy, aż coś złapie tutaj, no nie? Więc widzimy się za 2 godziny. Nie, żartowałem, nic nie bierze, słuchajcie. Jesteśmy tutaj już dosyć długo, ale nic nie bierze na to, wiecie co. Ale widzę, że tamci wędkarze też nic nie złapali, więc w sumie mamy takie same szanse tak naprawdę na złapanie, bo to raczej nic nie bierze, no nie? Więc dłużej nie będziemy czekali, rybę będziemy musieli kupić w sklepie raczej chyba, co? Ty chyba paluszki rybne byś tu najwyżej złapał. Słuchajcie, wędka działa, ogólnie udało się zrobić, ale no nie bierze tutaj nic, chyba nie ma ryb po prostu w tej wodzie. Więc jedziemy, słuchajcie, teraz kraftować kolejne rzeczy. Zrobimy ciasto, zrobimy coś, zrobimy kurczaka, zrobimy w piecyku, skraftujemy piecyk w ogóle i tak dalej, więc będzie naprawdę ciekawie. Oglądajcie do końca, a my zabieramy tą naszą epicką wędkę i jedziemy do firmy. Okej, słuchajcie, wróciliśmy już z zakupów i mamy tutaj wszystkie rzeczy, z których będziemy kraftować właśnie rzeczy minecraftowe w prawdziwym życiu. Zobaczcie, mamy drewno prawdziwe, które udało się dostać w sklepie. Mamy tutaj złoto w takiej formie. Mamy jabłuszka, mamy linkę, mamy cukier, który trochę nam się rozsypał, ale okej. Mamy jajka, tutaj mamy wełnę, mamy kamienie, słuchajcie, mamy pszenicę, mleko, to jest koc do zrobienia łóżka na końcu. Mamy też, słuchajcie, mięso do smażenia. Dzisiaj kuchnia z Vito. Więc będzie naprawdę wesoło, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, bo chcemy to zjeść ogólnie i sprawdzić, czy będzie na pewno dobre w tym piecyku minecraftowym, więc mam nadzieję, że wyjdzie. Mamy też mąkę. Nie wiem, do czego nam się przyda, ale się przyda, zobaczymy. No i chyba to wszystkie rzeczy, słuchajcie, z których będziemy tutaj to tworzyli. Jeszcze patyki będą nam potrzebne do zrobienia łuku, ale to znajdziemy patyki jeszcze, spokojnie. Dobra, szef kuchni poleca. I pierwsze co zrobiłem, to zrobimy ciasto minecraftowe, słuchajcie. Zobaczymy, jak nam ono wyjdzie. I z tego co ja pamiętam, to robi się 3 mleka się daje. Później się daje... Dobra, nie pamiętam. Dobra, robimy. Mamy mleko, ale nie mamy tych kubeczków chyba. Okej, słuchajcie, mamy już mleko i kubeczki, więc kładziemy sobie 3 kubeczki tutaj na crafting. Zapraszam pod crafting. Będziemy tworzyć, słuchajcie, ciasto. Dobra, o, 4 mamy nawet. Dobra, mamy 3 kubeczki. Wlejemy teraz tutaj mleko. Trzeba otworzyć. Udało się. Dobra, i teraz lifehack. Nie lejemy mleka tak, tylko na odwrót, słuchajcie. I nam nie będzie chlupać. Tyk. Ale dobre mleko. Tyk. I pyk. Dobra, mamy 3 mleko. 3 mleko? 3 mleka. Dobra, mamy 3 mleka. Teraz tak. Cukier. Teraz jest nam potrzebny cukier, więc bierzemy ten cukier. Nie będziemy go sypać prosto na crafting, bo strasznie nabrudzimy, więc otworzymy go. I tu mamy takie magiczne pudełeczka, dobra. Widzimy, sypiemy cukier. Pyk. Pyk, dobra, mamy cukier już. Teraz jajko jest nam potrzebne. Mamy jajeczko. Okej, mamy jajko. No i teraz słuchajcie, pszenica jest nam potrzebna. Pszenicę mamy tutaj, więc wyciągniemy po tak źdźbełku małym. Dobra, pyk. Pyk. Dobra, mamy słuchajcie wszystko. Tak się kraftuje chyba ciasto. Jeżeli dobrze, ale sprawdzę to jeszcze dla pewności w internecie. Dobra. Okej, jest dobrze. Mamy wszystko, więc teraz słuchajcie, kraftujemy. Zapraszam pod crafting. Uwaga. 3, 2, 1. Okej, mamy ciasto, słuchajcie, udało się, wyszło, nie wierzę normalnie, zobaczcie jakie ładne, nie wiem, jakieś kokosowe takie chyba, z owocami, tutaj mamy malinki, truskawki i mamy też buróweczki, ale do tego ja bym jeszcze dodał bitą śmietanę na górę, ja myślę, że to byłby w ogóle wtedy sztos, więc lecę po bitą śmietanę. Szybko polejemy, ej, nie wiem, czy ja to zrobię. No jest sztos, słuchajcie, dajcie znać, czy podoba wam się to ciasto, czy chcielibyście go skosztować. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę do góry, a kto zostawi najwięcej łapek do góry, temu wyślemy kawałek ciasta. W przyszłości, kiedyś. Więc słuchajcie, zostawiajcie łapę do góry. Nie mam kogo poczęstować, w sensie kamerzystkę bym poczęstował.
ale nie wiem, czy pociąć w sumie. Nie, no zaraz ogarniemy, słuchajcie, przetestujemy, czy dobre ciasto w ogóle wyszło minecraftowe, ale belka też chciałbym poczęstować, więc przydałoby się skraftować belę, żeby się tutaj pojawiła. Więc słuchajcie, idę po rzeczy z Bella Style, z Vito Shopu jakieś bellowe. Mam nadzieję, że uda się z tego zrobić belę tutaj. Okej, słuchajcie, więc kraftujemy teraz belkę, mamy maskotkę, którą... Właśnie nie wiem, gdzie dać, chyba jako głowę damy. Dobra, dajemy koszulkę belki. Dajemy rękawiczki, słuchajcie, czyli jedna ręka, druga ręka i niezbędnik jako tutaj, jako nogi. No i zobaczymy, czy uda się i czy wyjdzie z tego belka, słuchajcie, także uwaga. Lecimy w crafting i 3, 2, 1. Wow, okej, okay, udało się, zobaczcie, jest belka tutaj, no, nie wierzę normalnie, to jest jakaś magia, dawaj, wstawaj. Z craftingu udało się zrobić belkę, słuchajcie, dobra, to mogę poczęstować ciasto w sumie i wszystkich innych już. Okej. Jak już wszyscy są. To ciastkiem poczęstujemy wszystkim, dobra? Możesz mi pomóc w sumie trochę, bo już no. O nie, ja zawsze ja kroję to, więc... No dobra, ja będę kroił, ale ty... Dobra, niech będzie. Kto chce z maliną? Ty chcesz z malinką? Ja nie chcę z maliną. A z czym chcesz? Z truskawkami? Z truskawką. Dobra, trochę się rozwala tutaj na... No, taki miękki. No, mój miękki, ale dobra, mamy. To z malinami to będzie jadła kamerzystka. Dobra. O, jak pięknie to wygląda! O kurczę. Z papierem bierzesz. To jest papier. O my god! Ty jesteś z tymi truskawkami. To proszę bez papieru. Dobra. Weź to tak! Cię ma... tak. A bo w ciebie wrzucę po prostu, nie. Co? Dobra, dla pana tam ze sklepu. Trzeba też dać. Okay. O, ten ci wyszedł najlepiej. No dobra. Teraz nie dotykaj tymi paluchami tych tortów. Dobra, już wszyscy mają przecież. Okej. Okay. Czekaj, bo obudziliśmy na craftingu. Wszystko napisane. Dobra, czekaj, muszę to odłożyć. Piękne. Dobra, możesz spróbować od razu, nie? Mm-hmm. Nie wiem, jak to zrobić, ale dobra, daj mi kamerę. Dobra, teraz ja będę. Kamerzystka testuje, słuchajcie, próbuję. Belka jak? No takie... Wodniste. Wodniste? Ty no to zrobiłem... Rozpuściło trochę, zaciekło. Wiesz, z czego ja to zrobiłem, człowieku? Nie wiem. Z jajka, z mleka. Ja mam trochę... I z pszenicy. Tego. Coś ci się źle zmieniło. Źle się zmieniło, ale ciasto... Kokosowe. Dobre. Dobre? Bardzo dobre. Dobra, idziemy zapytać pana ze sklepu, czy jest dobre jeszcze. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy u pana ze sklepu. Nie będę zdradzał imienia jeszcze. Może kiedyś zdradzę. Ciasto dla ciebie zrobione z minecraftowych rzeczy ogólnie w prawdziwym życiu, więc musisz powiedzieć, czy dobre. Ło, jakie puszyste. Git. Umie ciasto robić, nie? No. Dobra. Jest akcent, słuchajcie, lecimy kraftować dalej. Okej, okay, więc jak zrobiliśmy ciasto, czyli coś słodkiego, to zrobimy kolejną słodką rzecz, czyli ciasteczka, słuchajcie, te minecraftowe, czekoladowe, takie chyba tak się je nazywa. Do tego jest potrzebna nam pszenica i kakao, coś takiego, takie tak. Kulki kakaowe. Więc tak, zamiast pszenicy wykorzystamy mąkę, a zamiast kulek to mamy, słuchajcie, nasze płatki. To i Bella. Mamy choco muszelki i mamy choco game. Epickie płatki, słuchajcie, jak ktoś jeszcze nie jadł, to polecamy testować. No i wykorzystamy muszelki w sumie dzisiaj. O, jak to pachnie! Czekoladą wow. Pięknie. Zapachniało nieźle. Oh my god, ej, coś tu mam jeszcze. Co masz? Ty coś wygrałem, dobra. Schowam to do kieszeni. Pieniądze wygrałem, nieważne. Chcesz spróbować muszelkę? Zjedz, bo ja nie mogę, bo mam, wiesz. Ale... Szczękę, nie? Jeszcze szczękę mam na zębach. Dobre? Ale dobre, ładnie pachnie. Dobra. Pięknie, czekoladowe, więc dajemy. Dobra, tyle wystarczy to, nie? Dobra. Ciak, mamy, dobra. I teraz słuchajcie, mąka. Posypiemy chyba tak, nie? Dawaj, posypiemy. Będzie fajnie. Tak? Dobra. Oh my god. Tak mało, nie? Dobra. O, dobra, ciała. Dobra, ciekawe, kto to będzie sprzątał później. Ale na pewno nie ja. Ja też nie. Dobra! Teraz? 8 ciastek powinno być minecraftowych. 8 ciastek? Więc testujemy. Dobra, uwaga. 3, 2, 1. Wow, mamy 8 ciastek, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciastek tak minecraftowych. Ja sobie wezmę jedno. Ale kozackie, ja bym chciał zjeść, ale to nie mogę. Nie mam jak, słuchajcie, ale nie, musisz przetestować, czy dobre, musisz gry zawziąć. Okay. Jesteś testerem. Powiedz, czy dobre wyszło. Dobre. Hit? Dobre.
czekoladowe. Kolejny krafting się uda, słuchajcie, wszystko wychodzi, normalnie nie wierzę. Dobra, kolejną rzecz, jaką zrobimy, będą złote jabłuszka, co nie? Myślę, że też fajnie będzie, jak zrobimy złote jabłuszka, więc zabieramy te ciastka. Mi się podoba moja praca tutaj dzisiaj. Bo testujesz tego jedzenia. Jestem testerem, nic nie robię. To jabłuszko też przetestujesz, czy będzie dobre. Ej, kraftujemy złote jabłuszko, słuchajcie, potrzebne jest nam jedno zwykłe jabłko. Bardzo dobre, czerwone, fajnie. Kładziemy i złoto dookoła musimy tutaj postawić, co nie? Więc bierzemy nasze złoto. Złoto luks, słuchajcie, luksusowe złoto normalnie. Dobra, kładziemy tutaj 8 sztuk. Mam nadzieję, że mamy tyle złota, bo tu kraftowałem dwa, w sensie kopałem dwa dni w kopalni, żeby to wykopać złoto. Słuchajcie, dla was tutaj. Dobra, mamy, taki jest crafting. Zobaczymy, czy wyjdzie złote jabłuszko. 3, 2, 1. Wyszło złote jabłko. No może nie jest takie złote, ale zobaczcie, no prawie jak złote jabłko wygląda. Spoko, lubisz takie? No lubię, ale mi się zęby połamią. Gry za małego może zrobić. Teraz zobaczymy, czy dobre. Ja je powinnam wytrzeć, bo ty ruszałeś te wszystkie rzeczy. Wiesz, gdzie ono było, człowieku? No, to jeszcze jabłko? Gorzej. Nawet nie wiesz. Dobra, lepiej ci nie będę mówił, jedz po prostu. Pachnie ładnie. No, takie bardzo złote. Ładnie, dobre jabłko będzie. Ty mi chyba luk z drożdżami, co? Luk z złoto to było. Dobre? Tak? Dawno nie jadłam jabłka smakuje? W ogóle, jak złoto. No to super, słuchajcie. Bardzo się cieszę. Dobra, lecimy do kolejnego craftingu. Okej, więc kolejny crafting, jaki zrobimy? Będzie to piecyk, minecraftowy piecyk. Słuchajcie, zobaczymy, czy nam wyjdzie. Do tego potrzebujemy kamieni, cobblestone oczywiście. Kamienie mamy tutaj ukryte, więc idziemy ze strony. Normalnie się czuję jak w kuchni, nie? Dajcie znać, czy chcielibyście taki odcineczek zobaczyć. Ja chcę. Wito gotuje, nie? Coś możemy gotować, jakąś zupę. Ja to widzę. Dajcie znać, czy chcielibyście. Ale magedon w kuchni. Byłoby śmiesznie. Dobra, mamy tutaj kobla, słuchajcie, więc ustawiamy. Pyk. Dobra, no i z tego powinien wyjść piecyk. Zobaczymy, jaki piecyk z tego wyjdzie. Dobra, uwaga, 3, 2, 1. Okej, mamy! No ej, czy to jest piecyk? Ej, robimy grilla. Bardziej wygląda jak kociołek, słuchajcie, ale... No, nieźle. Piecze. Słuchajcie, jest, działa tutaj. Potrzebujemy wydobyć węgiel jeszcze. Nie wiem, żartuję, nie będziemy wydobywać, mamy węgiel kupiony już. No i na tym piecyku zrobimy, słuchajcie, te steki. Można nazwać to steki? Nie, nie wiem, możemy powiedzieć, że to są steki, albo po prostu minecraftowy kurczak, którego tutaj usmażymy. Zobaczymy, jak dobry wyjdzie. Naprawdę, ja już nie mogę doczekać. Więc słuchajcie, zabieramy piecyk, ale jeszcze do grilla będzie nam potrzebne, w sensie do grilla, no nie, do pieca. Do pieca, żeby zjeść, słuchajcie, dobrze, będzie potrzebny nam chleb, więc musimy zrobić najpierw chleb. Chleb, z tego co pamiętam, się robi, trzy pszenice się daje, co nie? Więc mamy pszenicę tutaj. Mamy pszenicę, zobaczymy, czy wyjdzie nam chlebek. Ale słuchajcie, podoba mi się to kraftowanie, wszystko normalnie działa, ale już nie wierzę, dobra. Pyk, mamy tutaj pszenicę, dobra, i robimy czarmary. 3, 2, 1. Okej, okay, mamy chleb, nawet zapakowaną od razu, patrz. Niemożliwe normalnie. Nie no, chleb na pewno jest super dobry, bo wygląda dobrze. Mamy chleb, słuchajcie, mamy ten piecyk ogólnie, więc będziemy robili tutaj smażenie ogólnie tych kurczaków. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie. Także bądźcie z nami, lecimy smażyć teraz. Smażymy te filety z kurczaka, czyli kurczaka minecraftowego. Skwierczy, działa. Dobra, piecyk mamy rozgrzany, więc kładziemy fileciki. Nie wiem, czy tu trzy wejdą nam. Może wejdą, dobra. Trzy, bo kamerzystka musi zjeść. Tak. Belka i ja jednego. Okay. Ja tu mam chętkę na dwa nawet. To jeszcze jeden, później się dostawić. No i pięknie. No smażymy, słuchajcie, jak się usmaży, to zjemy. Ale już tego wam nie będziemy pokazywali, bo to pewnie będzie trwało mega, mega długo. Także no myślę, że i tak fajnie, że udało się to zrobić. No i co, lecimy kraftować kolejne rzeczy, słuchajcie, także widzimy się już za chwileczkę na hali. Okej, słuchajcie, jeszcze przed pójściem spać i przed zrobieniem łóżka musimy zrobić sobie coś do obrony, gdyby potwory przyszły w nocy, więc zrobimy sobie łuk ogólnie, słuchajcie, mam tutaj patyki, więc kładziemy trzy patyki i trzy nici musimy tutaj położyć. No i zobaczymy, czy wyjdzie, słuchajcie, tutaj minecraftowy łuk, także uderzamy. Uwaga, 3, 2, 1. Okej, okay, mamy łuk, słuchajcie. No dobra, nie jest to łuk, ale jest to kusza minecraftowa. Zobaczcie, jak to epicko wygląda. Mamy do niej strzały, więc zobaczymy w ogóle, czy to będzie działało tutaj. Teraz tak, naciągamy. Nie działa, zobaczcie, normalnie kusza działa.
epicko, to będzie na podporu, słuchajcie, na pewno nam się to przyda, więc słuchajcie, no co, kraftujemy łóżko, idziemy spać. Okej, słuchajcie, powoli zbliża się już noc, więc przydałoby się zrobić łóżko i się gdzieś położyć, żeby schować się przed potworami, więc musimy skraftować łóżko po prostu, więc do tego mamy, jak widzicie tutaj, piękne kołki, które udało mi się ściąć minecraftową siekierką wcześniej, więc słuchajcie, układamy. Dobra, pyk. Pyk, mamy trzy kołki, jedne, te niektóre zafoliowane już. Mamy białą wełnę, którą dajemy jako poduszkę. No i czerwoną wełnę, słuchajcie. No i zobaczymy, czy uda się z tego zrobić łóżko. Jestem bardzo ciekawy. Także robimy. Uwaga! 3, 2, 1. Mamy zrobione łóżko. Dajcie znać, jak wam się podoba. Możesz trochę dalej nawet nagrać, żeby było widać. Piękne łóżko minecraftowe, słuchajcie. Mamy tutaj białą poduszeczkę, mamy czerwoną kołderkę. No i co my tam mamy? Paletę ogólnie wystawione z tego byśmy. Dobra, ja się to muszę jakoś położyć. Boję się, słuchajcie, bo nie wiem, jak na to wejść nawet. Żeby to nie spadło, co nie? Nie wiem, jak ja na to wejdę. To jest moje łóżko, chyba nie przetrwało tego. Dobra, kładę się tak. Nie dałbym rady. Okej. Okay. O, w końcu. Dobra, lecę spać, słuchajcie, widzimy się rano, jak się wyśpię tutaj na minecraftowym łóżku. Co jest?